Cześć, z tej strony Krzysztof Szemryta, a dzisiaj czas na recenzję słuchawek firmy AD. Na początku dziękuję za udostępnienie słuchawek agencji reklamowej Vance Republic Relations. I jak już znacie z poprzedniego materiału wideo, specyfikacje słuchawek to po prostu już pominę i przejdę od razu do swoich wrażeń podczas użytkowania i testowania tych słuchawek. Paweł wykonany jest z lekkiego materiału sztucznego. Wewnątrz nim znajduje się lekki metal oraz po bokach jego obłożony cienkimi paskami plastiku najprawdopodobniej. Podobnie jak pałąk, tak samo też i gąbki przy głośnikach zostały wykonane z tego samego materiału, tyle że w kolorze ciemno-szarym. Głośniczek oczywiście o średnicy 40 cm. Z boku przewody doprowadzające do głośniczków są oczywiście spięte taką kawałkiem tulejki z folii, aby po prostu zapobiec jakby przerwania przewodu. Dodatkowo słuchawki można, głośniczki obracać o 360 stopni i po prostu dopasowują się lepiej do uszu. Miałem akurat okazję testować podczas jazdy rowerem i tutaj od razu mówię, że dla części osób może być to plus, dla niektórych minus. W moim przypadku to akurat jest na plus. Chodzi o to, że jadąc z samochodem, no chciałem powiedzieć rowerem, przy optymalnej głośności ustawionej na przykład muzyki czy radia, po prostu słyszymy to, co dzieje się w naszym otoczeniu i po prostu jakby nie odciąga to do końca naszej uwagi. Czyli możemy po prostu normalnie słuchać muzyki i też jednocześnie na przykład jechać rowerem i być uważnym po prostu. Moją wadą, którą tutaj wykryłem w tych słuchawkach, to niestety jest to, że gniazdo, one po prostu się rusza. Chociaż nie jest to aż tak nie jest aż tak strasznie, że wypada czy coś, ale po prostu trochę się rusza gniazdo. Nie znalazłem jakichś innych znaczniejszych problemów z słuchawkami. Po prostu od czasu do czasu w niektórych częstotliwościach pasma słychać taki szum, jakby to, nie wiem jak to nazwać, szelest po prostu, ale myślę, że tu jest po prostu jakaś wada taka po prostu w tej sztuce, czy mało po prostu występująca. Słuchawki kosztują około 20 zł, więc nie jest to droga cena, a słuchawki są naprawdę rewelacyjne, są lekkie i wygodne. A przewód jest odłączany, więc można po prostu odłączyć i schować sobie na przykład do plecaka, czy w inne miejsce, czy nawet do kieszeni i po prostu nie będziemy mieli problemu z przechowywaniem słuchawek. Dodatkowo możemy też użyć na przykład w innych urządzeniach, albo po prostu słuchawki podpiąć do nie tylko do telefonu, czy też na przykład telewizora, czy innych urządzeń. To myślę, że już to wszystko w tym materiale wideo. Dziękuję za obejrzenie. Cześć.